Apostoł Paweł był człowiekiem, co do którego nie mamy żadnej wątpliwości, że był Bożym sługą. Oczywiście ludzie, którzy nie chcą zawierzyć swojego życia Jezusowi Chrystusowi, nie chcą przyjąć Jego Ewangelii, zawsze będą szukali sposobu na to, aby udowodnić, przekonywać, że apostoł Paweł był zwiedzionym człowiekiem. Tak, znam takich ludzi. Mogą oni tylko powiedzieć tyle, że są niespełna rozumu, ale są. Niemniej w związku z tym, że nie mamy wątpliwości, że apostoł Paweł był człowiekiem posłanym przez Boga, to po ludzku rzecz ujmując, powinniśmy być przekonani o tym, iż był to człowiek, którego Bóg wyposażył w takich ludzi, którzy byliby jego bliskimi współpracownikami, którzy by się troszczyli o niego, którzy by dbali o niego, tak żeby ten człowiek właśnie, Paweł z Tarsu, mógł być użyty w całej pełni przez Ducha Świętego, koncentrując się tylko i wyłącznie na głoszeniu Słowa Bożego. Moje doświadczenie oczywiście może być nieistotne, ale całkowicie pokrywa się z tym, czego dowiadujemy się o apostole Pawle. Ten człowiek na przykład w liście, drugim liście do Koryntian wymienia ogromną ilość przeciwieństw, przypadków, kiedy był prześladowany. Można powiedzieć, że ta lista jest niemal nieskończona. Ale to nie tylko ta lista, nie tylko ta, można powiedzieć, nienawiść niespersonalizowana dotyczyła apostoła Pawła. Otóż, kiedy sięgniemy do pierwszego listu do Tymoteusza, to w pierwszym rozdziale i w 19 i 20 wersetach możemy przeczytać: zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze, do nich należą Himeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. I ci sami ludzie, a przynajmniej jeden z nich, znajdujemy ich w drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza, gdzie czytamy, że nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Do nich należą Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. I także w drugim liście Pawła do Tymoteusza, w rozdziale 4, 10 werset: albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny. I również niestety w 4 rozdziale listu drugiego do Tymoteusza, w 16 wersecie: w pierwszej obronie nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Moi drodzy, dodam do tego jeszcze jeden werset z 3 rozdziału drugiego listu do Tymoteusza. Ludzie tak źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Moi drodzy, to bardzo smutny obraz w jakimś sensie Kościoła, ale też dający nam wiele do myślenia i może to wydawać się paradoksalne, ale wzbudzający w nas sporą nadzieję. Bo oto Kościół przez te 20 wieków aż tak bardzo się nie zmienił.
przeżywamy bardzo podobne doświadczenia jak ludzie sprzed niemal 2000 lat. Apostoł Paweł, niezwykła postać, czy nie umiał dobierać współpracowników? Czy jego współpracownicy to był jakiś przypadek, jakiś odruch, który sprawił, że stawali się jego pomocnikami w służbie? No trudno w to uwierzyć. Na pewno apostoł Paweł o każdego z tych współpracowników się modlił. I jestem pewien, że każdy z tych współpracowników miał namaszczenie Ducha Świętego. Pamiętamy też historię z dzieł apostolskich, kiedy Barnaba i Paweł musieli się rozstać, ponieważ Paweł nie chciał pracować dalej z Markiem, który w niewłaściwy sposób potraktował ich wspólną współpracę. No cóż, w przyszłości i Marek, i Paweł nadal pracowali ze sobą. Ale w tym konkretnym przypadku Marek zawiódł Pawła. Jakie powinniśmy wyciągnąć wnioski? Jeżeli chcemy być ludźmi wiernie służącymi Bogu, jeżeli chcemy być ludźmi wiernie wykonującymi wolę Bożą, jeżeli dzisiaj wyjdziesz ze swojego domu i masz gdzieś w swoim umyśle informację o tym, że masz kilku dobrych współpracowników, a wieczorem będziesz wracał do domu wstrząśnięty, ponieważ ci ludzie odwrócą się od ciebie, to musisz wiedzieć, że nie jesteś ani pierwszym, ani ostatnim, któremu się to przydarzyło. Są ludzie, którzy potrafili do mnie przyjść, ludzie nawet z mojego zboru, którzy oskarżali mnie, że jestem trudny we współpracy, ponieważ niektórzy ludzie przez te lata ode mnie odchodzili i że to się powtarza jakoś tam cyklicznie. Tak, to jest prawda, ale muszę wam powiedzieć, że żadna z tych osób, jeżeli byśmy chcieli pójść tym tokiem rozumowania, swoim życiem w następnych latach nie pokazała, nie udowodniła niczego, co uzasadniałoby myśl, że byli to skrzywdzeni współpracownicy. Raczej byli to ludzie, którzy jak Demas bardziej umiłowali świat doczesny i to ich bardziej interesowało. A wcale nie interesowała ich służba pełna mocy, pokory, uniżenia dla naszego Pana. Gdyby tak było, gdyby to ich interesowało, to przecież moglibyśmy się tak jak Marek i Paweł na jakiś czas rozstać. Ale jeden i drugi pracowałby dla Pana. I w przyszłości Duch Święty znowu by nas połączył w służbie. Ale dzisiaj ci ludzie nie są w żadnej służbie. Jeśli służą, to własnym zachciankom. Czy to miłe słuchać takie oskarżenie? Oczywiście, że nie. Ale 2000 lat temu wielki człowiek, któremu wielu, można powiedzieć tysiące, zawdzięczało swoje zbawienie, nie zjawił się i nie wsparł Pawła wtedy, kiedy ten był przesłuchiwany, kiedy stanął przed sądem i kiedy decydowało się jego życie lub śmierć. Paweł sam powiada, wszyscy mnie opuścili. Nawet najbliżsi jego współpracownicy go opuścili. Nawet ludzie, których naprawdę kochał taką pełną przyjaźni, miłością, o których ciepło się wyrażał wielokrotnie, chociażby taki Tymoteusz, o jego listach wspominaliśmy tutaj, nikt przy nim nie stanął. Nikt. Jeśli chcesz służyć Chrystusowi, to musisz się niestety przygotować na to, że tak naprawdę będziesz sam. Po prostu będziesz sam. I nic nie usprawiedliwia oczywiście ludzi, którzy w jakiś tam sposób
nie stoją po twojej stronie, ale naprawdę zostaniesz sam. Dlatego, że wszyscy ci ludzie, którzy chcą naprawdę pobożnie żyć, będą w Jezusie Chrystusie zawsze znosić prześladowanie, zawsze będą opuszczeni, zawsze będą pozostawieni i nikt nie stanie po ich stronie, ale co najważniejsze, stanie po ich stronie Chrystus. Więc jeżeli jesteś w takiej służbie, jeżeli doświadczasz tego, że nawet najbliżsi cię opuszczają, nawet najbliżsi ci pozostawiają cię, sam musisz mierzyć się ze swoimi problemami, to nie lękaj się. Dlatego, że jeśli wykonujesz wolę Bożą, to przede wszystkim święty Bóg jest z tobą, jest po twojej stronie. On cię podniesie, On cię wesprze i On cię poprowadzi dalej w tej służbie. Nie zginiesz. Jesteś tym, którego On sobie wybrał. Tak jak kiedyś wybrał Pawła, tak jak wybrał również tych współpracowników Pawła, którzy ostatecznie okazali się po prostu zwyczajnymi zdrajcami. I albo zaczęli uczyć rzeczy fałszywych, albo opuścili swojego mentora, opuścili swojego mistrza i niestety pozostawili go samemu sobie. Co prawda nie istniały wtedy media, tak jak my je dzisiaj rozumiemy, ale można sobie wyobrazić, jak wiele plotek krążyło w ówczesnym świecie, tak zwanym chrześcijańskim, które w ten czy w inny sposób podburzały ludzi przeciwko Pawłowi, niszczyły jego autorytet, bo przecież ci ludzie musieli się jakoś usprawiedliwić. Ci ludzie musieli w jakiś sposób wytłumaczyć się ze swojej zdrady, wytłumaczyć się ze swojego nędznego postępowania. Nie bój się i nie lękaj się, ponieważ Bóg i tak wszystko przyprowadza do światła. Bóg i tak wszystko przyprowadzi do światłości, a ci, którzy używają tych argumentów, niestety, tak jak mówi apostoł Paweł, ja to przeczytam, bo to jest przerażający tekst, to jest pierwszy list do Tymoteusza, 21 rozdział, 20 werset. Tacy ludzie zostaną oddani szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. Bluźnić, czyli nie można występować przeciwko Bogu i przeciwko Jego Ewangelii. Jeżeli ktoś to robi, to jest bluźniercą. I tacy ludzie jak Paweł bezustannie sprzeciwiali się tym wszystkim, którzy próbowali fałszywą Ewangelię głosić. Cierpieli z tego powodu. Znosili oskarżenia z tego powodu. Byli przez wielu, wielu ludzi traktowani źle, niewłaściwie właśnie z tego powodu. Ale pozostali wierni swojemu Bogu, wierni Chrystusowi. I w ostateczności to my dzisiaj czytamy pisma Pawła, to my dzisiaj uznajemy jego autorytet. A te wszystkie imiona, które Paweł wymienił, widzimy jako imiona ludzi, którzy okazali się zdrajcami i którzy okazali się daleko, daleko od prawdy Ewangelii. Niech nas Bóg błogosławi, a jeśli jesteś w służbie i spotkało cię coś, o czym żeśmy tutaj mówili, to pamiętaj, nie jesteś pierwszy i nie jesteś ostatni. A Bóg wie i zna całą twoją sytuację i całe twoje serce. Amen.